Część trzecia i ostatnia. Dotarliśmy do fragmentu centralnego, który określiliśmy tu sobie, czy ja określiłem dla was, jako właściwy kierunek w życiu: Bóg i Jego Królestwo. I tak jak powiedziałem na początku, ten fragment D, czyli ten centralny, on się składa z czterech mniejszych jednostek. Natomiast ta ostatnia jednostka jeszcze ma swoją wewnętrzną budowę, więc czeka nas teraz przejście właśnie przez te fragmenty cztery, przy czym właśnie ten czwarty, ostatni jeszcze będzie złożony z czterech jeszcze mniejszych. Okej. Właściwy kierunek w życiu, Bóg i Jego Królestwo. I jakie tutaj tematy, jakie fragmenty będziemy sobie czytać? Pierwszy będzie fragmentem o jałmużnie i modlitwie. Drugi element to modlitwa Ojcze Nasz, znana nam wszystkim. Trzeci fragment o poście. I ostatni o zabieganiu w życiu o to, co Boże. I tam sobie wyszczególnimy oczywiście, wchodząc już głębiej, o co chodzi. Chciałbym, żebyśmy sobie znowu w parach omówili te fragmenty. Przede wszystkim te elementy A1, A2, ponieważ one są bardzo, bardzo do siebie podobne i tutaj chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że stanowią one tematyczną i wręcz no, taką literacką parę, bo to jest dokładnie ten sam język, ta sama struktura tok myśli. Więc o jałmużnie i modlitwie oraz o poście. Nie będę tego może czytać w całości, znamy to bardzo dobrze. Mamy po prostu baczyć, czyli Jezus kieruje swoje słowa względem ludzi, aby uważali na to, aby pewnych czynów, które mają właśnie być wyrazem ich pobożności, aby nie czynili tego w takim nastawieniu grania czegoś, grania przed innymi, tak na dobrą sprawę. Więc nie ich pobożność, czy wyrazy pobożności w takim ujęciu nie są tak naprawdę ukierunkowane na Boga, jeżeli są czynione właśnie przed innymi ludźmi, ale tak naprawdę jest ukierunkowana na ich samych, aby zyskać właśnie poprzez to, że inni ich widzą, że oni te pewne aspekty, te uczynki pobożnościowe czynią. Więc mamy tutaj akurat w tym fragmencie o jałmużnie i modlitwie. Trzecim aspektem będzie jeszcze post. W judaizmie chyba nawet funkcjonuje coś takiego jak uczynki sprawiedliwości, tak zwana czynienie cedaki, tak? Czyli czynienie uczynków sprawiedliwych, i tam się wymienia właśnie modlitwę, jałmużnę i właśnie post. Więc ten zestaw nie jest przypadkowy, tylko właśnie funkcjonował w judaizmie jako uczynki sprawiedliwości. No i Pan Jezus właśnie ostrzega, żeby tych uczynków nie czynić właśnie jako taki aktor, który gra przed innymi, ponieważ taki po prostu nie ma nagrody za to, co robi. Znaczy ma w jakimś sensie nagrodę, jak inni widzą i być może podziwiają. Natomiast nie odbierają tak zapłaty u Boga. Tak? Mają już teraz zapłatę, ale nie mogą liczyć na nic więcej od strony Boga. Wręcz w domyśle wiemy z innych fragmentów, że Panu Bogu taka postawa się po prostu nie podoba. Więc jakby w tych elementach A, to mamy A1, to mamy aż 5 szeregów, tak? Więc w tych pierwszych elementach A, A1, A2, A1 mamy ogólnie ideę pobożności lub konkretne działania pobożnościowe, tak? Jałmużna i modlitwa. W elementach B1 właśnie kwestia jawności bądź niejawności właśnie tych działań. Kolejne jest ukierunkowanie, czyli aby was widziano, albo właśnie, żeby wręcz pozostawała nasze działanie ukryte, żeby inni nie widzieli, ponieważ jest jakiś określony cel
tak, że jest jakaś zapłata. To jest albo zapłata w niebie, właśnie u Ojca, albo no, płata tu i teraz, jakaś właśnie być może jakieś uznanie i poklask, nie? No natomiast pytanie, jak my się ukierunkowujemy w naszym życiu? Czy nasze właśnie te postawy pobożnościowe faktycznie mają jednego widza? Znaczy widza to tak może nie do końca trafne, widz, odbiorcę, tak? Czy właśnie pobożność, modlitwa na przykład, tak? Czy faktycznie ma to jednego odbiorcę, którym jest Bóg? Czy modlimy się po to, żeby inni nas widzieli? Czy czynimy, dajemy innym coś, aby inni zobaczyli, o ten to jest dobry. ten postępuje właśnie, może nawet używają, o ten to taki święty. Nie, pytanie właśnie, na co kładziemy nacisk, nie? Czy faktycznie jest to szczere, nieobłudne, ze szczerym sercem, tym czystym sercem, tak jak określiliśmy to sobie? Czy też właśnie te nasze świętości właśnie kierujemy ku niewłaściwym odbiorcom, nie? Zamiast dla Boga, to dla siebie ostatecznie, żeby otrzymać coś od innych tu i teraz. No i podobna logika jest w tym fragmencie o poście, tak? Żeby inni, nawet tutaj jest powiedziane, że nie bądźcie smętni, tak? Czyli nie wyrażajcie na zewnątrz tak naprawdę, nie trąbcie przed wszystkimi, że albo dajecie jałmużnę, tak? Czy że pościcie. No jestem już w trakcie 15 dnia postu, nie? I tam z taką myślą, o wow, że może powiedzą właśnie, że jakimi jesteśmy herosami wiary, nie? Nie, to jest sprawa twoja między tobą, Bogiem. Nie trąb innym przed tym. Nie ukrywaj też, jak inni pytają. Nie chcę wchodzić jakby w jakieś szczegóły. Natomiast tutaj widzimy Pana Jezusa, który mówi: baczcie, czy wasze działania w tym wymiarze pobożności mają prawdziwie właściwy kierunek. Czy są ukierunkowane na was, czy są ukierunkowane na tego, na które powinny być ukierunkowane, czyli na Ojca, na Boga Ojca. Okej, okay, no to mamy w zasadzie, jeżeli chodzi o te fragmenty o jałmużnie i modlitwie, a także o poście, mamy już za sobą. Chciałbym, żebyśmy teraz weszli w tekst troszeczkę trudniejszy. W modlitwę Ojcze Nasz. Trudniejszy z tego względu, że my teoretycznie wszyscy ją znamy, ale jak przychodzi co do czego i jakbyśmy sobie tak zaczęli analizować poszczególne stwierdzenia, które tam padają, no to nie jesteśmy w stanie, znaczy bardzo często nie jesteśmy w stanie w zasadzie powiedzieć, o czym ta modlitwa jest i do czego się odnosi. Nie mówię, że w każdym wersecie, czy w każdym zdaniu, ale przynajmniej część z nich jest dla nas trudna. Pan Jezus czyni to bezpośrednio po tym stwierdzeniu, żeby naszej modlitwy nie wynosić przed innymi, tylko właśnie kierować ją do Boga, żeby się modlić w tej izdebce, dobrze mówię? Izdebce, tak? Nie trąbić przed innymi, nie na rogach ulic, żeby wszyscy widzieli, tylko właśnie w cichości przed Bogiem. No i od tego momentu Jezus po tym stwierdzeniu o modlitwie mówi tak: a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Resztę modlitwy znamy. Nie? Czyli mamy... Jezus tu daje taki, można powiedzieć, kontrast. Tak? Nie róbcie tak, ale jak się modlicie, to róbcie tak. Więc
widać, że jest taka pewna struktura równoległa. Modląc się, nie róbcie w ten sposób, a wy módlcie się tak. Nie? Więc w jakimś sensie te dwie cząstki, one są w jakimś takim znowu kontraście, tak? Nie bądźcie wielomówni, więc na czym polega te wielomówstwo pogan? Jak waszym zdaniem to wielomówstwo? Mantra. Pogan. Wielomówstwo pogan. No i były jakieś takie formuły, które były cały czas powtarzane, czasem to w ogóle nie miały żadnego znaczenia. Często były to takie formułki, jakieś prośby, które po prostu były cały czas powtarzane nieustannie. No i uważano, że im więcej się taką formułkę wypowie, tym większe prawdopodobieństwo, że ta modlitwa zostanie właśnie wysłuchana, że dotrze tam gdzieś do jakiegoś bóstwa i to bóstwo w końcu powie, no dobra, to już... Ale to też nie chodzi o to, że my mamy nie być wytrwałymi, tylko chodziło o ilość formuł, nie? To nie chodziło o to, że ktoś się modli przez jakiś długi czas o jakąś rzecz, żeby Bóg odpowiedział, tylko chodzi o wypowiedzenie niejako takie formalne, ileś tam formułek, tej samej formułki ileś tam razy, żeby to w końcu zostało wysłuchane i miało swój efekt. Więc Jezus mówi, nie róbcie tak, żeby cały czas prosić o to samo, nieustannie, im więcej powiecie, tym lepiej. Nie. Jezus mówi coś takiego, że nie dla wielomówności będziecie wysłuchani, nie tak jak poganie myślą, ale dlatego, że Bóg wie tak naprawdę, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. A już coś o modlitwie mieliśmy wcześniej, nie? Też nie, to będzie później. Ale to jest też takim komentarzem do tego, że proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, a otworzą wam, ponieważ Bóg daje tym, którzy dobre rzeczy tym, którzy go proszą, tak? Więc możemy teraz powiedzieć tak, że jeżeli mamy to jakiś kontrast, to tak naprawdę modlitwa Ojcze Nasz będzie pewnym przeciwieństwem właśnie wielomówności i takim taką będzie wyrażała pewną też świadomość, że Bóg właśnie wie, czego potrzebujemy i nie musimy nie wiadomo jak dużo o tym Bogu mówić, nie? Więc jeżeli byśmy sobie znowu spojrzeli do tych struktur wewnętrznych, tych mikrocząstek, to zobaczylibyśmy coś takiego. Poganie wcześniej, oni tam proszą o te wszystkie rzeczy, które są im potrzebne, natomiast tutaj w modlitwie Ojcze Nasz okazuje się, że modlitwa w ogóle się nie zaczyna od prośby, tylko bardziej jest ukierunkowana nie na nas, tylko właśnie na adresata tej modlitwy, nie? Na Boga. I bardzo, bardzo ma to, jakby to się koncentruje w tych takich elementach, tych małych B1. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak? Po drugiej stronie będziemy mieć, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen, nie? Więc tutaj mamy pokazane ukierunkowanie modlitwy, że to Bóg jest adresatem, ale właśnie na Niego też takie, nie na nas, ale na Niego ta modlitwa powinna być ukierunkowana. Natomiast prośba o to, co zapewne zabiegają poganie, wyraża się w jednym zdaniu tutaj, w jednym wersecie, wprawdzie centralnym, i wyraża się w jednym stwierdzeniu. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Cała modlitwa o nasze takie ziemskie sprawy, tak? Bóg wie, czego potrzebujemy. Nie musimy Mu mówić o każdej sprawie, wymieniać i mówić to tych prośb nie wiadomo ile. Bóg wie, czego potrzebujemy. Chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego jeszcze, że ten chleb powszedni, z jakim chlebem kojarzymy? No raczej takim fizycznym, nie? Razowym chlebem. Czarny chleb i czarna kawa. Jednorazowy, tak?
Jednorazowy chleb. No, no to jest jakiś fajny kierunek. Dzisiaj. Czyli jakby chleb byłby tu takim symbolem tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, które potrzebujemy dziś. Na teraz, żeby żyć, nie? Okej, okay, to taka manna, dokładnie. Ale chleb funkcjonuje też jako pewien obraz, nie? Jako pewien obraz nie tylko tych rzeczy fizycznych, które potrzebujemy, ale wyraża tak na dobrą sprawę również, czy jest obrazem również tych rzeczy duchowych, tak? Zresztą to porównanie jest nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, który pochodzi z ust Boga, więc słowo Boga jest czymś, co tym bardziej potrzebne jest nam do życia, nie? I te słowo, które w Grece, nie wiem, być może ktoś pamięta, jakie to jest słowo w Grece, chleb, powszedni chleb. Epiusios. To jest takie słówko w zasadzie w Nowym Testamencie, które pojawia się tylko w tym... Łukasz, ale w kontekście tylko modlitwie pańskiej. I my tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, co to słowo znaczy. Jakieś inne propozycje tam są ponadnaturalne z nieba, coś takiego, nie? Więc ja chyba szedłem właśnie za taką interpretacją, że jest to pewna prośba o rzeczy, które są nam potrzebne dzisiaj, tu i teraz, ale nie tylko właśnie w tym wymiarze fizycznym, ale tak naprawdę w sensie całych nas, nie? Więc chleb, wiadomo, ten chleb fizyczny, ale również, a może nawet przede wszystkim, ten chleb duchowy, nie? Żeby Bóg zaspokoił nasze duchowe potrzeby dziś. No i to by też jakby dobrze się wiązało z tym naszym ukierunkowaniem właśnie na to, co Boże, tak? Żeby się święciło Boże imię, aby Boże Królestwo, czyli Boża władza w naszym życiu miała miejsce, tak? Jego wola wypełniała się tak samo jak w niebie, tak na ziemi. Myślę, że też jest w takim domyśle właśnie w naszym życiu, nie? W naszym otoczeniu, być może też przez nas. Ale żeby ta wola się realizowała, my też musimy przyjąć pewne określone postawy. I te, już dzisiaj mówiliśmy o jaka jest główna myśl jakby związana z postawą ludzi należących do królestwa. Postawa miłości, miłosierdzia, tak? I w ramach tej modlitwy mamy między innymi właśnie ten aspekt miłosierdzia czy odpuszczania win innym poruszony. Także odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie? I tam powtórzone, że jeżeli nie odpuścimy, to ojciec nie odpuści, nie? Więc nastawienie na takie... Jednak w tej modlitwie mamy nie na sprawy ziemskie, ale na ten wymiar duchowy, tak? Wymiar też naszej pewnych rzeczy bożych, ale też naszego właściwego postępowania, odpuszczenia win innym, ale też właśnie przechodzenie przez próby, jakieś pokusy i prośba właśnie, aby Bóg nas wybawił w momencie próby, tak? Żebyśmy przeszli przez te pokuszenia, co zresztą Chrystus daje nam jako przykład w swoim osobistym kuszeniu na pustyni, które już mamy za nami. Nie? Ale właśnie to ukierunkowanie. Szatan w kuszeniu na górze, on próbował jakby Jezusa ściągnąć cały czas na ziemię. Nie? Takie, no popatrz, no, uczyń sobie chleb, popatrz na te królestwa. A Jezus właśnie, to tam, ta modlitwa moim zdaniem właśnie wyraża postawę Jezusa, nie? Że on miał raczej oczy wpatrzone w sprawy Ojca, nie? Boże Królestwo, Królestwo Ojca było dla Niego priorytetem, a nie to, co tutaj na ziemi. Nie? Więc w związku z tym był w stanie przez próby pokuszenia przejść. Niemniej jednak w centrum właśnie tej modlitwy jednym zdaniem jest ta prośba o zaspokojenie, tak na dobrą sprawę, tak mi się wydaje, wszystkich potrzeb, które mamy dzisiaj, każdego dnia.
Więc nie musimy dużo razy powtarzać tej prośby, ale tak naprawdę wystarczy zwięzła prośba w tym zakresie, ponieważ Bóg wie dokładnie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Więc modlitwa Ojcze Nasz. Ufność względem Boga, świadomość Jego troski i ukierunkowanie na Królestwo Boże. Myślę, że to by było takie dobre podsumowanie całej tej modlitwy. I ukierunkowanie się na tą sprawiedliwość, tak? Na tą właściwą postawę w życiu. Tak? Gotowość do przebaczenia, przechodzenia przez próby, przez pokusy. Dobra. No i mamy teraz ostatni element, B2, zabieganie o to, co Boże. I tutaj się kryją takie cząstki, mianowicie taki fragment o prawdziwym skarbie. Co powinno być tym skarbem w naszym życiu? Później taki bardzo tajemniczy fragment o światłości i ciemności. Później o Bogu i Mamonie. I ostatecznie wezwaniu do zaprzestania troski o właśnie to co ziemskie i bycie ukierunkowanym na coś właśnie innego. Okej, więc znowu sobie parujemy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I mam wrażenie, że mi coś ucięło, ale powinno być jeszcze, albowiem gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tak, 21 werset mi tutaj, gdzieś ktoś zjadł. Albo ja byłem już taki głodny w nocy. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dwa fragmenty, które wyzywają, czy pokazują takie dosyć silne kontrasty, tak? Skarby na ziemi i skarby w niebie, tak? Mamy Bóg, Mamona. Nienawidzić, kocha. Więc to jest takie, bardzo silne kontrasty tutaj się pojawiają, co jakby pokazują konieczność wyboru, tak? Że musisz dokonać wyboru. Na jakie skarby sobie dzisiaj próbujesz zapracować? Czy gromadzisz sobie skarby w niebie, czy na ziemi? Tak? Czy na co jesteś ukierunkowany? Na to, co w górze, czy na co na gole? Czy jesteś ukierunkowany na skarby na ziemi, czy na skarby w niebie? Czy jesteś ukierunkowany właśnie na mamonę, czy na Boga w swoim życiu? Komu służysz? Dla kogo pracujesz? Czyim jesteś, byśmy powiedzieli, niewolnikiem? Zawsze komuś służymy. Więc dwa fragmenty, które zmuszają nas właśnie do zadania sobie pytania, komu służymy, ale też zachęcają nas ostatecznie do takiej refleksji, że ostatecznie ma to jakiś swój finał, czy ma to swoje jakieś konsekwencje. I to bardzo dobrze jest pokazane właśnie w tym fragmencie o prawdziwym skarbie, że jeżeli skupiamy się na tych skarbach, tu na ziemi, gromadzimy się, każdego dnia jesteśmy zabiegani tylko właśnie z taką myślą, że muszę jeszcze więcej zarobić, jeszcze więcej sobie zgromadzić, nie wiem, środków na koncie i tak dalej, to tak naprawdę żyję dlatego, nie? Moje serce, moje myśli, moja postawa taka życiowa krąży wokół tego, tak naprawdę to stanowi niejako centrum mojego życia. Gdzieś tam Bóg może jest, tak? Ja nie mówię, że osoba, która jest tak, ma takie ukierunkowanie na te sprawy ziemskie, w ogóle jakby wyklucza Boga, tak? Natomiast gdzieś u takiej osoby Bóg jest gdzieś z boku, jest takim może dodatkiem, taką może dla niej wisienką na torcie, ale tak naprawdę tym tortem, tą istotą życia są właśnie, jest taki materializm, nie? Zaganienie za skarbami tu i teraz na ziemi, a które według, zgodnie ze słowami Jezusa, to jest tylko na chwilę, nie? To jest takie, nawet wczoraj chyba z moim synkiem 5-letnim rozmawiałem, że
my nic nie jesteśmy w stanie na tą drugą stronę zabrać, nie? Ile by, on teraz bardzo się interesuje jakimiś wojownikami i tam, więc ja próbowałem według jego percepcji pokazać, że nieważnie ile broni byś, jakichś tam mieczy, bo on teraz jest taki na jakiś ninja, jakiś rycerzy, więc niezależnie ile byś broni zgromadził, na tą drugą stronę jej nie zabierzesz. A jakiegoś plecaczka, to plecaczka by jakiegoś czegoś nie dało się, bo no widać, że jest na razie jeszcze ukierunkowane na tu i teraz. Może taka krótka anegdota odnośnie synka. Dużo rozmawiamy na temat tam wiary, też pójścia za Jezusem, tak? I zawsze jak jest kwestia bycia uczniem, czy pójścia za Jezusem, słuchania Go w swoim życiu, to mój synek mówi, no ale no, ja chcę być uczniem Pana Jezusa. No, ja mówię, dobra, a powiedz mi zatem, a wolałbyś tak być bardziej uczniem Pana Jezusa, czy bazem astralem? Bazem astralem. Więc jeszcze, to jeszcze nie czas. To jest. Okej, synku, to porozmawiamy za... Ale widać, że jest ukierunkowany na tu i teraz, na razie jeszcze. W każdym razie właśnie to, za czym ganiamy, to sprawia, że tak naprawdę dlatego żyjemy. Tam jest nasze serce, gdzie pokładamy nasze skupienie na dobrach. Czy będą to skarby właśnie tu i teraz, czy jednak będziemy myśleć nie krótkowzrocznie tu i teraz, ale będziemy myśleć o tym, co teraz nie widzimy, ale tak naprawdę co sobie gromadzimy na to, co będzie potem. Nie? I też Pan Jezus mówi, że niemożliwe jest po prostu, żeby jechać tutaj na dwóch koniach jednocześnie i służyć zarówno Bogu, jak i służyć swoim życiu mamonie, czyli tym wszystkim dobrom ziemskim. Jeżeli jesteś ukierunkowany, czy chcesz służyć naprawdę szczerze i właściwie jednemu, to niestety zawsze będziesz zaniedbywał tego drugiego. No to jest po prostu niemożliwe. I w starożytności, również właśnie w kontekście tamtej kultury, za naprawdę osoby w bardzo ciężkim położeniu uznawano osobę, która miała dwóch panów, bo się to zdarzało. Ale po prostu ludzie wiedzieli, że nie da się zadowolić jednocześnie obydwu. I zawsze jeden i drugi, albo najczęściej jeden i drugi, jeżeli ktoś próbował jednak to zrobić, zawsze panowie byli niezadowoleni z takiego sługi. Więc Pan Jezus tutaj mówi, no niemożliwe jest, żebyś mógł jechać właśnie na tych dwóch koniach jednocześnie służyć Bogu i jednocześnie służyć tym wszystkim sprawom, bogactwom ziemskim. Nie, musisz się na coś zdecydować. Nie da się tego ze sobą pogodzić. I tutaj właśnie też jest ta idea nienawiści, ale tu chodzi o po prostu, że będzie miłować mniej. Gdyż jednego będzie miłować mniej, a drugiego prawdziwie, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie? Okej, więc prawdziwy skarb, Bóg i Mamona, mamy już te fragmenty za sobą. Teraz zatem bardzo tajemniczy fragment, jak już powiedziałem, światłość i ciemność. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Jeżeli chodzi o samą strukturę, to wyglądałaby ona tak, czyli w tych elementach A1, A2 mamy idea jakiegoś światła w ciele, tak, że światłem ciała jest oko, a później jest światło, które jest w nas. Nie? Natomiast fragmenty B1, B2 jest mowa o tym, jakie będą skutki, no, że jakby jest jeszcze jakaś ciemność, która może mieć miejsce w naszym życiu. Jeśli nasze oko jest zdrowe, no to będzie ciało jasne, natomiast jeżeli oko będzie chore, całe ciało będzie ciemne, tak? A na końcu właśnie jest to stwierdzenie, że ciemnością, że sama ciemność jakaś będzie, czyli idea ciemności. Dobra, powiedzcie mi, o co w ogóle tutaj chodzi?
W trzech komentarzach tam było takie właśnie stwierdzenie, jest to najbardziej tajemniczy fragment w całej Ewangelii Mateusza. Więc... No. Proste oko. Oko proste, w sensie, mm-hmm. W sensie takiego, no, po prostu przyjmowania rzeczy wprost, a nie nie gmatwania gdzieś tam w sobie. To światło świeci proste, tak? Mm-hmm. Jeżeli chcemy, żeby było światło, to musi być coś prostego na pewno. A jakby w kontekście, w którym tutaj to omawiamy, jakby to funkcjonowało? Jeżeli by to oznaczało, że oko... Przyjmowanie nauki wprost. Zdrowa soczewka. Zdrowa soczewka. Mhm. Bez wykształceń, bez kombinowania, bez robienia labiryntu. Mhm. Okej. Okay. No, to też jest jakaś ciekawa droga, którą być może należy rozważyć. W ramach komentarzy historyczno-kulturowych doszukałem się takich informacji, że w ramach kultury żydowskiej po prostu funkcjonowały pewne określone idiomy, mianowicie oko dobre i oko złe, które można też przetłumaczyć jako oko chore i oko zdrowe. Mianowicie dotyczyły to dwóch rodzajów postaw ludzi, dwóch rodzajów spojrzenia na świat. Pierwszym z nich postawa chciwości. Oko chore to oko chciwe. Jakbyśmy sobie na przykład zajrzeli do Księgi Przysłów 23:6, to tam przeczytamy w naszych przykładach, że żeby nie jeść chleba człowieka, i tam mamy w naszych tłumaczeniach albo chciwego, albo zawistnego. Natomiast jeżeli byśmy sobie sięgnęli do języka hebrajskiego, znaczy do oryginału hebrajskiego, to tam się pojawia właśnie takie sformułowanie, żeby nie jadać chleba człowieka, który ma złe oko. Albo skąpiec, chciwiec, zawistnik, tak. W kulturze żydowskiej funkcjonowała właśnie jakby taka logika, że człowiek, który ma złe oko, który ma chore oko, to jest człowiek, który widzi dosyć krótkowzrocznie i tylko patrzy, żeby coś dla siebie wziąć, więc jest chciwy, tak? Więc zawistny. Jak patrzy, że ktoś ma, to by chciał to też mieć. Więc osoba, która jest chciwa, która patrzy właśnie na taki na świat, ostatnio też gdzieś używałem takiego określenia, że patrzy na świat jak na taki hamburger, który należy po prostu skonsumować, żeby się najeść, no to będzie po prostu żył w taki sposób, że no to wpłynie po prostu na jego życie. Będzie po prostu za tymi rzeczami podążał w życiu. Nie? Będzie ukierunkowany znowu na właśnie te sprawy ziemskie i na nich będzie skupiony. Nie? Ale w 20 rozdziale 15 Mateusza pisał. Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na... No, podobieństwo robotnika... No, tak. Więc oni coś dostali, a tamten w zasadzie był zawistny o to, co... Tak. No to tej idei się odnosi. Tam jest. Zawistności, chciwości, tak, zazdrości. Ale to jest właśnie oko chciwe, zazdrosne, które jest ukierunkowane ostatecznie na siebie, tak? Ja to chcę, dlaczego on to ma, a ja tego nie mam? Więc postawa do wewnątrz, nie? Ja. Natomiast postawą jakby przeciwną było oko zdrowe, czyli oko, które było w stanie dostrzec nie tylko to, co mi jest potrzebne, to, co jest dla mnie, ale potrafiło dostrzec innych. I w zasadzie tym okiem zdrowym charakteryzowali się ludzie hojni, którzy byli skłonni właśnie tymi dobrami, które mają, podzielić się z innymi. Czyli potrafili dostrzec tych, którzy mają jakąś potrzebę i potrafili się po prostu tymi dobrami swoimi ziemskimi podzielić. Nie? Więc jeżeli mielibyśmy sobie jakoś wytłumaczyć ten fragment, no to jak patrzysz, ma wpływ na twoje życie. Jeżeli patrzysz chciwie, pożądliwie,
to będzie wpływało na to, jak żyjesz, za czym podążasz. A jeżeli potrafisz właśnie patrzeć na dostrzegać w swoim życiu również innych, to będziesz też potencjalną osobą, która będzie mogła im pomóc, tak? A jeżeli będziesz patrzył tylko na siebie, no to będzie to trudne. Więc to ciało niejako tutaj, bo to jest mowa o ciele, tak? Że całe ciało twoje jasne będzie, dotyczy jakby całego człowieka, tak? Całego życia. Więc to, jak patrzysz, w taki sposób właśnie żyjesz. Natomiast tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, jak to jest możliwe, że światłość może być ciemnością. A jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością? Jest to możliwe, że światło było się ciemnością? Do czego to się odnosi? O jakim świetle tu w takim razie chodzi? Jakaś postawa? Że wychodzi z niego ciemność. A myśli, że jest światłem. I myśli, że jest światłem. Dokładnie. Coś takiego, nie? Też bym właśnie w takim kierunku poszedł. Wcześniej mieliśmy tą ideę, żeby nasza światłość świeciła przed ludźmi i więc to, co jest w nas, tam była, to było w kontekście tej postawy właśnie tych różnych błogosławień, więc tej postawy też między innymi wewnętrznej, pokora, czyste serce, to miało się wyrażać, być tą światłością widoczną dla innych. Natomiast mieliśmy tam też powiedzenie o sprawiedliwości faryzeuszy, nie? I oni byli przekonani, że są sprawiedliwi. Ale w rzeczywistości ta światłość, ta rzekoma sprawiedliwość, która była w nich, była niczym innym jak ciemnością tak naprawdę. No też myślę, w kontekście trochę pasuje, bo mówiliśmy przed chwilą o skarbach w niebie i na ziemi. Ja myślę, że dobre oko patrzy na te skarby w niebie, a złe oko patrzy tak, na tak. Czyli widzi dalej. Właśnie zdrowe polega na tym, że widzi dalej. Można by to tak porównać do krótkowzroczności, że osoba, która ma złe oko, chore oko, to jest osoba krótkowzroczna, która widzi tu i teraz dla siebie, a ta, która ma dobre oko, zdrowe oko, to jest ta, która widzi innych i tak naprawdę potrafi dostrzec to, co jest dalej, nie tylko tu i teraz, ale w wieczności. Nie? Okej. Co doprowadziło do upadku ludzkości? Szatan, dobre, ale jak to się stało, że Ewa stwierdziła, że no jednak... Porządliwość oczu. No, zobaczyła, że tam ten owoc jest... możesz to przytoczyć nawet ten fragment, to jest bardzo ciekawy, bo w zasadzie ta idea patrzenia... chciwości, idea właśnie skuszenia się za pomocą wzroku. Ona jest w zasadzie od samego początku w Biblii obecna i później mamy mnóstwo różnych fragmentów, gdzie zaczynają się i zobaczył coś tam i zrobił tak, nie? I zobaczył Aaron, że Mojżesz długo nie wraca. W związku z tym... Dobrze, Aaron... A kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który z nim był, i on też jadł. Oczy ją zwiodły. Patrzyła z chciwością, tak? Właśnie tu, teraz, no fajnie by było coś takiego zjeść. Ale w zasadzie w Piśmie Świętym, jakbyśmy to tak sobie prześledzili, to jest mnóstwo właśnie sytuacji, które odnoszą się do tej idei, że ktoś coś zobaczył i zobaczył, że coś jest fajne. Na przykład ludzie zobaczyli Saula. No, taki... Albo Batrzeba, Dawid z Batrzebę. Więc tam idea właśnie skuszenia się poprzez właśnie oczy, pożądliwe spojrzenie, chciwość, no to się okazuje, że ten wzrok bardzo często ludzi zwodził, ponieważ byli chciwi, byli zawistni, pożądliwi. Natomiast co byśmy powiedzieli o oku Pana Jezusa? Tak zatem, gdzie się odbywa trzecie, ostateczne, najsilniejsze kuszenie? Na górze. Ale co szatan robi? Pokazał mu, postawił go na wysokiej górze i pokazał mu wszystkie królestwa świata, nie? Więc jakby kusi przez oczy, nie? Jezus jako pierwszy chyba łamie właśnie ten, może nie pierwszy, ale przez taką pokusę w zasadzie niewyobrażalną przechodzi. Bo znając jakby bohaterów tych wcześniejszych, którzy podobnym pokusom byli, może nie w takiej skali postawieni, no to raczej przez tą pokusę nie przechodzili. A Jezus właśnie
ukierunkowane w sposób właściwy i mające właśnie dobre oko, patrzące na sprawy Królestwa, a nie tu i teraz, na Królestwo Boże, wypełnienie woli Ojca, no był w stanie przez tą pokusę przejść, bo miał właśnie zdrowe oko. Miał zdrowe oko. I do tego też zachęca również nas, ponieważ to, jak patrzymy, tak też żyjemy. Więc na co jesteśmy ukierunkowani, zależy od tego, jakie mamy oko, tak? W jaki sposób patrzymy na świat, za czym podążamy, tak? Za czym zaglądamy w naszym życiu, tak? Czego szukamy. No i ostatecznie mamy fragment uczeń i zatroskanie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani nie żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która jest dziś, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, czyż nie o wiele więcej was miłosierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Czy jakieś idee z tego fragmentu, co czytaliśmy przed chwilą o tych oku, się tutaj pojawiają? Jak już sobie tak wyjaśniliśmy, co to może znaczyć, nie? Nie miejcie złego oka i nie mówcie, co będziemy jeść. Miejcie dobre oko, szukajcie Królestwa. Czego szukasz, nie? Za czym wypatrujesz, nie? Co będzie tym, za czym będziesz podążać, nie? No ale to właśnie kwestia, jak patrzysz, nie? Czego wypatrujesz w życiu? Za czym się oglądasz? Jest to możliwość, bo musiałbym to... Może tam jest pazek, pod spodem, pod kazalnicą. Aha. Tu. Nie ma? Szkoda. Bo chciałem właśnie pokazać, że modlitwa pańska jest parą do tego tego czteroelementowego fragmentu, który my teraz czytamy, a ten fragment, który jest teraz, jest właśnie w punkcie miejscu akcentowanym. Więc jakby bardzo logiczne jest, że to, co tutaj jest, będzie się odnosiło bardzo mocno do modlitwy pańskiej. Ok? Więc mamy tutaj mnóstwo nawiązań do... Ok. Czyli jeżeli jesteśmy tutaj w tej fragmencie takim centralnym, tak jak mamy kazanie na górze i tu mamy te cztery elementy, tu jest modlitwa pańska. A tutaj mamy taki układ czteroelementowy. I on jest najbardziej akcentowany. Więc on będzie siłą rzeczy najprawdopodobniej nawiązywał do tych idei, które się pojawiają w modlitwie pańskiej, tak? Ok. Więc mamy tu wręcz powtórzone pewne idee wprost. Nie, tam byli przywołani kto? Poganie, którzy są wielomówni i proszą, żeby coś tam otrzymać. Mamy nie być do nich podobni, tam było powiedziane przed modlitwą pańską. A tutaj, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem, no, tego poganie szukają, wy tak nie miejcie takiego ukierunkowania, nie? Co więcej o tych troskach, że Bóg wie, czego potrzebujecie, było tam przed modlitwą pańską? Tak. Nie? Wszystko inne będzie wam dodane. Modlitwa pańska jakby wyraża dosłownie, znaczy w tych stwierdzeniach, ukierunkowanie na Królestwo Boże, bo to jest
Może sobie zobaczmy to. Są takie dwa szeregi, po trzy elementy. Pierwsze to jest idea właśnie, że się człowiek o coś troszczy. I Jezus mówi, nie troszczcie się. A dwa się jeszcze raz dopowiada, dlaczego się troszczycie. B1, B2 to są dwa obrazy, tak? Ptaki niebieskie, które nie sieją ani nie żną, a drugie to są przykład lilii polnych, które Bóg przyodziewa, mimo tego, że w zasadzie są takim czymś, co za chwilę, teraz jest, ale za chwilę tego nie ma. Więc o ileż bardziej będzie się troszczył o was. No i ostatnie to jest bezsensowność w zasadzie troski, ponieważ nie jesteśmy w stanie nic dodać do swojego wzrostu, ale można też to przetłumaczyć, że nie możemy dodać nawet dnia do swojego życia, nie? Więc nie troszcie się, bo to nie ma kompletnie sensu, a tutaj nie troszcie się, ponieważ Bóg wie, co wam potrzeba, a wy ukierunkujcie się tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, nie? Nie troszcie się, co będziemy jeść, nie troszcie się o dzień jutrzejszy. Tego wszystkiego poganie szukają, to wszystko, to inne, to czego oni szukają, będzie wam dodane. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I modlitwa pańska doskonale to pokazuje, nie? Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak? I to jest w zasadzie akcent kazania na górze. Fajny akcent. Mi się podoba. Bo w zasadzie to my jak czytamy kazanie na górze, to się aż wybija, nie? To teraz oczywiście sobie zobaczyliśmy kompozycję tego wszystkiego. Zobaczyliśmy, że właśnie do tego kazanie na górze jakby zmierza do tej myśli. Ale no to jest taka myśl, którą uważamy za jakąś taką kluczową, tak? W kazaniu na górze. Ukierunkujcie się na Boże Królestwo, szukajcie Jego sprawiedliwości. Zmieńcie myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Czyli nie, to jest właśnie tak, nie miejcie złego oka, które będzie podążało za tymi wszystkimi rzeczami, tam, co będziecie jeść, co będziecie pić, nie skupiajcie się na tym, ale miejcie dobre oko, szukajcie, wypatrujcie w swoim życiu każdego dnia Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Pytanie, czym jest sprawiedliwość Królestwa? Myślę, że całe kazanie na górze właśnie o tym mówiło. Czym jest sprawiedliwość Królestwa? Nie? Stanowi kontrast do sprawiedliwości, tej cudzysłowie, o faryzeuszy i uczonych w piśmie, w kontrze do ich sprawiedliwości. Opisane jest hasło w błogosławieństwach, tak? Postawa uniżenia, pokory, miłosierdzia, pragnienia sprawiedliwości w życiu. A podsumowana jest w zasadzie za pomocą przykazania miłości. I to właśnie taka postawa jest wypełnieniem istoty prawa. Na taką postawę wskazywał zakon. Ta sprawiedliwość cechuje się właśnie integralnością, tak? Wewnętrznej postawy serca, tego jak myślę, tego jakie są moje priorytety, tak? Czy patrzę na jak myślę o innych ludziach. Z postawą zewnętrzną, tak? Z tym światłem, które ma być widoczne dla innych. Nie będąc jednocześnie właśnie sprawiedliwością na pokaz, ale ukierunkowaną na Boga, żeby Jemu się podobać, ale żeby inni też właśnie tą, patrząc na nas, zobaczyli coś wyjątkowego i chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc jest to też postawa wewnętrznej integralności, która też jest brakiem właśnie obłudy, tak? Nie czynię tak, a podczas gdy w środku jest zupełnie co innego, ale też to, co jest we mnie właśnie powinno na zewnątrz być widoczne. Wymaga też właściwego podejścia do dóbr ziemskich, między innymi uznania ludzi, ale też bogactwa materialnego, czyli odrzucenie w nas tej naturalnej chciwości, tej, której już możemy czytać na samym początku Biblii właśnie w historii o upadku, a która się jakby jest kontynuowana przez całą historię Starego Testamentu i przychodzi Jezus i pokazuje, jak należy być ukierunkowanym, jaki mieć należy stosunek do tych różnych skarbów ziemskich, które są tu i teraz, a które niestety nie są na zawsze, tylko na chwilę. Więc
wymaga ta sprawiedliwość Królestwa właściwych priorytetów, ale również zaufania. Zaufania względem Boga, który się zatroszczy również właśnie o te sprawy dla nas konieczne, ziemskie. Nie? No, w kontekście sprawiedliwości nie wolno zapominać o samym Panu Jezusie, który stał się sprawiedliwością. Tak. Jan, do Jana powiedział, ustąp teraz, albowiem godzi się, żeby pełnić sprawiedliwość. A wydaje mi się, że podsumowanie tego jest później u Pawła. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mhm. To jest taki element, który też, no, myślę, że nie warto podkreślić. Tak, tak, bo to jest z jednej strony Jezus, tak jak już dzisiaj powiedzieliśmy, naucza o tej właśnie prawdziwej sprawiedliwości. Chrystus jest tym, który kroczy drogą sprawiedliwości, który wypełnia wszelką sprawiedliwość, ale właśnie tam jest ten aspekt też, abyśmy wypełnili, nam dane jest wypełnić wszelką sprawiedliwość, więc my, stając się uczniami Jezusa, mamy tą Jego postawę, właśnie te zrozumienie sprawiedliwości w naszym życiu naśladować, ale jest to możliwe wyłącznie dlatego, że On tą drogą poszedł pierwszy, On zbawił nas od naszych grzechów i towarzyszy. Towarzyszy nas i nas do tego też uzdalnia, dając nam Ducha Świętego. Chociaż nie o tym, ten aspekt Ducha Świętego jest dosyć istotny oczywiście, ale akurat on się nie pojawia w kazaniu na górze. Więc tak bym podsumował właśnie tą ideę sprawiedliwości Królestwa. Ale tak jak dzisiaj powiedziałem, nie jest ważne tylko wiedzieć, czym ona jest. Jest tylko ważne, żeby wysłuchać słów, ale żeby to wszystko, o czym dzisiaj czytaliśmy, żeby było po prostu czymś realnym w naszym codziennym życiu. Dlatego taka moja zachęta, abyśmy jej szukali właśnie tej sprawiedliwości, tego Bożego Królestwa każdego dnia. I też wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby naprawdę skierować się do Boga, nie? W naszych modlitwach i Go o to poprosić. Mam nadzieję, że macie to samo pragnienie jak ja. Panie Boże, drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma taki charakter, jaki ma. Że Ty jesteś Bogiem, który nie daje złym za zło, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który właśnie jest dobrym Ojcem, dobrym, kochającym Ojcem, który przyjął nas jako swoje dzieci, Panie, ale też właśnie przez to, że Twój Syn tutaj zszedł na ziemię i umarł w miejsce każdego z nas, umierając za nasze grzechy, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy właśnie doświadczyć odpuszczenia naszych grzechów. Możemy dzisiaj też właśnie też mocy Ducha Świętego żyć tym życiem, o którym mogliśmy dzisiaj czytać w kazaniu na górze. Prosimy Cię właśnie ta sprawiedliwość Królestwa była tą światłością, która będzie świecić w naszym życiu, Panie, żebyś Ty był uwielbiony, żeby też inne osoby widziały w nas właśnie odbicie Twojego charakteru, Panie, abyśmy właśnie też byli wraz z Twoim jedynym i jednorodzonym, umiłowanym Synem, a naszym Panem Jezusem Chrystusem właśnie odbiciem tego samego światła, które od Ciebie pochodzi. Dziękujemy Ci za wszystko, za Twoje słowo. Proszę Cię, abyś każdego dnia nam te słowo przypominał, abyś pomagał nam dostrzec dalej niż często nam się udaje zobaczyć, Panie, poza te skarby doczesne, tu i teraz, Panie, ale żebyśmy mogli naprawdę w naszym życiu pielgrzymując widzieć to, do czego zmierzamy. I dziękujemy Ci za wszelką Twoją miłość, wszelką Twoją dobrość względem nas i uzdolnij nas właśnie do tego wszystkiego. Ku Twojej chwale, Panie Jezu, drogi Ojcze, Duchu Święty. Amen. Jesteśmy już, wybaczcie jeszcze tylko sobie, więc skończyliśmy kazanie na górze. Wiemy, do czego Jezus jakby zmierzał w ramach tego, Pan Jezus zmierzał w ramach tego kazania. Więc jesteśmy już po sekcji pierwszej, po pierwszym sekwencji sekcji A. Następnym razem planem na kolejne nasze spotkanie będą dwie sekwencje. Prezentacja autorytetu Jezusa i mowa misyjna. I to już jest
koniec. Więc zapraszam na kolejne nasze spotkanie.